serdecznie wszystkich członków kapituły tegorocznej edycji konkursu Podlaska Marka Roku. Nie tak dawno podczas spotkania z dziennikarzami mówiłem, że Podlaska Marka Roku stała się już marką samą w sobie i konkursem wielce pożytecznym dla naszego regionu, promującym nasz region nie tylko już na terenie przyległym, nie tylko tu w naszym województwie, ale również i poza granicami, w całej Polsce. Napłynęło 122 zgłoszenia, w tym do kategorii smak 41, w kategorii duży producent 20, mały producent 21. Kategoria miejsce 15 zgłoszeń, kategoria przedsięwzięcie 35 zgłoszeń i kategoria produkt 31 zgłoszeń. Złożono 14 848 wyborów. Wylosujemy 5 laureatów, 3 aparaty fotograficzne i 2 zestawy kina domowego. Jeden kupon. Kolejny. Osoba, która głosowała, pani Emilia Składanek. Anna Smułko. I to są 2 nagrody zestawy kina domowego. Teresa Sakowicz, produkuje sery i eksperymentuje z różnymi ziołami. Teatr Wierszalin jako Podlaska Perła Podlasia, to jest nasze hasło na Podlaską Markę Roku. Chcemy kontynuować promocję Podlasia poza jego granicami w Polsce i za granicami. Dużo jeździmy, dużo podróżujemy, dużo widzimy, a także nas oglądają. Myślę, że to jest najlepsza promocja. Pięknie działa Muzeum Wojska, jak wspaniale zmieniło swój wizerunek i że warto nas odwiedzać każdego dnia, o każdej porze. To jest odrodzenie, projekt artterapeutyczny Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Przez cały poprzedni 2010 rok pracowaliśmy z paniami chorymi na raka. Całość tego przedsięwzięcia zamknęliśmy kalendarzem na 2011 rok. Fairplay Crew, Stowarzyszenie Engram i Miasto Białystok stworzyło spektakl taneczny Metropolisz. Dzisiaj go prezentujemy w kategorii przedsięwzięcie. Niczego wadę te kamery. Jesteśmy na rynku już od 1981 roku. Naszym główną ideą jest produkt innowacyjny, system płyt blokowanych. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu naszego systemu na rynek stanie się on coraz bardziej i bardziej popularny, co pociąga za sobą większą innowację dla lekarzy oraz krótszy czas leczenia dla pacjenta. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 16 kwietnia podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej.